Ja nie mogłem sobie, wiesz, w lustro spojrzeć, nie mogłem tego przerobić, bo po prostu nie potrafiłem zrozumieć, jak to jest, że ja nie chcę czegoś robić, a to robię. Możemy rozmawiać o całej masie taktyk, schematów, działań biznesowych, tego, w jaki sposób sprzedawać, jak pozyskiwać klientów, jak budować marketing. Natomiast to wszystko tak naprawdę można spakować i powiedzieć, nie będzie działało do momentu, dopóki nie zadbamy po prostu to, co jest w naszej głowie. Wewnątrz byłem pipą, więc zacząłem chodzić na siłownię, zacząłem stać na bramce, chciałem się, wiesz, sprawdzać z innymi chłopakami. Schemat, który miałam jeszcze z domu, to był schemat ciężkiej pracy. Więc bardzo często słyszałam, pieniądze nie rosną na drzewie, żeby coś w życiu mieć, trzeba się mocno napracować. I tutaj był właśnie ten taki moment, wow, no to ja teraz już rozumiem, nie? Dzień dobry. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowa rozmowa, ponieważ goszczę u siebie na kanale Basię Piasek, a właściwie Basia gości mnie u siebie na kanapie, ja ją na kanale i dodatkowo nagrywamy w wyjątkowo ciężkich warunkach atmosferycznych, co będzie widać, ale myślę, że wartość tej rozmowy będzie na tyle duża, że nikt nie zwróci na to uwagi, mimo że sam już na to zwróciłem uwagę, ale do rzeczy. Moim gościem dzisiaj jest Basia Piasek. Druga część tej rozmowy znajduje się u Basi na kanale. Jeżeli Ci się podoba, to skakuj tam. A kim jest Basia? Basia jest bardzo ciekawą osobą, ponieważ jest przede wszystkim przedsiębiorcą, który po 10 latach w korporacji zaczęła rozwijać swoje własne marki. Kilka firm zostało już sprzedanych, działa w bardzo wielu różnych branżach, od nieruchomości, przez usługi, przez produkty digital. I do tego wszystkiego jest osobą też bardzo uduchowioną i bardzo świadomą. To bardzo ciekawe połączenie, szczególnie dla tych z Was, którzy oglądają ten kanał i starają się rozwinąć swoje biznesy, swoje marki, którzy chcą się uniezależnić, chcą zdobyć tą wolność i zacząć realizować to, co wychodzi z serca, ale coś ich blokuje. I właśnie myślę, że to będzie temat dzisiejszej rozmowy. Jak to właściwie zrobić, bo ciężko byłoby znaleźć bardziej odpowiednią osobę do odpowiedzi na to pytanie. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Paweł da wywiad. Faktycznie to, czym będę chciała się podzielić z Wami, to doświadczeniem, które Paweł na co dzień praktykuje z tysiącami, setkami osób, które przychodzą do niego, żeby zobaczyć, jak osiągnąć to, co w życiu chcą, bądź jak zmienić pewne paradygmaty, które ich trzymają, co ja też sama przechodziłam, zanim zaczęłam budować firmę z sukcesem. No właśnie, bo chyba wszyscy to przechodziliśmy. Ja też Basię miałem okazję poznać przez internet, tak naprawdę zapoznawałem się z jej materiałami jeszcze wiele lat temu i nawet się wtedy nie spodziewałem, że będziemy rozmawiali, czy tak naprawdę będziemy gdzieś wspólnie prowadzili różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe, więc tym bardziej właśnie to pokazuje, że wszechświat słucha intencji. Dokładnie. I czasami w bardzo niespodziewany sposób się to dzieje. I dzisiaj możemy zająć się tak naprawdę praktyką, jak się zakumplować ze wszechświatem. To ja może zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania i zobaczymy, dokąd tak naprawdę flow rozmowy nas doprowadzi. Zadam takie szlagierowe pytanie, jak to zrobić, żeby zbudować biznes, który działa? To od podstaw. Tak, mega szerokie pytanie. Faktycznie można pójść w bardzo różnych kierunkach w odpowiedzi, ponieważ jest kilka ważnych aspektów. Ja powiem taką kluczową rzecz, bo faktycznie kiedy odeszłam z korporacji i zakładałam swoją pierwszą firmę, to wydawało mi się, że bardzo dużo rzeczy wiem na temat prowadzenia biznesu. Co się okazało, że pierwsza firma, którą budowałam, wcale nie odniosła sukcesu, tylko była serią dużej ilości wyzwań, na których potrzebowałam odrobić masę lekcji. Natomiast co jest najważniejsze, jaką najważniejszą lekcję potrzebowałam odrobić, to jest lekcja ze świata, w którym Ty na co dzień jakby funkcjonujesz ze swoimi klientami, a mianowicie ze świata właśnie naszego umysłu podświadomego. Dlaczego o tym mówię? Bo możemy rozmawiać o całej masie taktyk, schematów, działań biznesowych, tego, w jaki sposób sprzedawać, jak pozyskiwać klientów, jak budować marketing. Natomiast to wszystko tak naprawdę można spakować i powiedzieć, nie będzie działało do momentu, dopóki nie zadbamy po prostu to, co jest w naszej głowie. Bo faktycznie ja, jak startowałam, to jeszcze to było z czasów pracowania u kogoś, że bałam się rozpocząć coś swojego, mimo że bardzo chciałam. Mówię, co będzie, jeśli stracę płynność finansową? Co jej będzie, jeśli po prostu nie będę miała za co zapłacić rachunki? Czyli gdzieś tam to bezpieczeństwo z tyłu mojej głowy było czymś, co mnie trzymało mocno u dołu. I ja dzisiaj jestem tego świadoma, że przez pierwsze 2 lata działania, budując swój pierwszy biznes, wszystko, co robiłam, to i tak prowadziło do tego, bo potrzebowałam przejść to i złamać ten proces w mojej głowie, żeby przestać się po prostu tego bać. Tak?
w moim umyśle podświadomym. Więc jakby pierwsza rzecz, którą powiem i powiem to z perspektywy jednej z pierwszych marek, którą budowałam, mianowicie w momencie, kiedy budowałam Wolf Summita, miałam okazję do czynienia z dużą ilością przedsiębiorców, bardzo młodych, często w świecie technologicznym. I tam miałam okazję widzieć ogromną ilość osób, które głównie kładły nacisk na techniczne aspekty budowania biznesu, a zapominały o tym całym aspekcie związanym z naszą głową. Ja uważam, że to jest większość sukcesu, który odnosimy. Najpierw praca na tym poziomie, oczywiście na to trzeba nałożyć twarde kompetencje, natomiast pogodzić jedno z drugim. I dla mnie praca nawet na poziomie umiejętności sprzedażowych, bo jakbym miała powiedzieć tak, pierwsza rzecz to jest praca na poziomie twojej głowy, twojego umysłu podświadomego i praca z samym sobą, czy z osobami, które ci pomagają jakby zrozumieć, jakie mechanizmy tobą de facto funkcjonują, tak jak ty to robisz z osobami, z którymi pracujesz na co dzień, pomagasz im odnosić sukcesy, czy w świecie sportu, czy w świecie biznesu, czy po prostu w życiu, w tym obszarze, w którym poszukują, to jest najważniejsza rzecz. I to się mogę podpisać obiema rękoma. Ktoś, kto mnie długo obserwował w internecie, może nie widzieć tego, że, bo ja tam nie mówiłam zbyt dużo o tym miękkim aspekcie. Przez pierwsze lata swojego działania głównie skupiałam się, jak sprzedawać, jak rozmawiać, jak to wszystko robić. Ale prawda jest taka, że jak do mnie trafiał ktokolwiek do zespołu sprzedaży, to pierwsza rzecz, na którą zwracałam uwagę, to właśnie te miękkie aspekty. Dopiero potem, jak nałożę na to techniczne aspekty, to wtedy ta osoba zaczęła odnosić sukcesy. Więc w biznesie kwestia pracy nad sobą, a druga kwestia pracy nad umiejętnościami biznesowymi od, w zależności od tego, jakie są etapy firmy, to trochę inne kompetencje są potrzebne, bo na początku potrzebujesz umieć pozyskać klienta, wiedzieć, jak do niego dotrzeć, wiedzieć, jak z nim porozmawiać, wiedzieć, jak sprzedać swoją usługę czy produkt osobie, która faktycznie tego potrzebuje. Potem te umiejętności są potrzebne do tego, żeby odpowiednie osoby do zespołu zaprosić, czyli umiejętności znajdowania właściwych ludzi, bo większych przedsięwzięć niż jednoosobowe usługi samemu się nie zbuduje. To tak nigdy nie jest. Trzeba mieć umiejętność znajdowania odpowiednich ludzi, co jest ciekawe, że ta umiejętność pracy nad sobą, nad swoim umysłem podświadomym i tym, w jaki sposób po prostu dbasz o swój własny rozwój, to potem ci się bardzo mocno przyda jako przedsiębiorcy tym, w jaki sposób wybierać właściwych ludzi do zespołu, bo też na to zaczyna zwracać uwagę. Z kim masz do czynienia, jaki jest poziom takiej pewności siebie, pewnych przekonań, z których osoba wychodzi, jak do ciebie do pracy przychodzi i dopiero potem umiejętności twarde, które są potrzebne w tym danym zawodzie, więc ja też na to zawsze zwracałam uwagę, jak ludzi rekrutowałam do swojego zespołu. No i świadomość całej masy innych kompetencji, od tego, jak poukładać procesy, poszczególne obszary pracy, jak planować, bo planowanie to jest ponad 40% sukcesu egzekwowania projektów. Czasami możesz tych kompetencji nie mieć, i sztuką jest umiejętność obudowania się właściwymi ludźmi, którzy te kompetencje posiadają. To tak w dużym skrócie. Myślę, że możemy sobie to po kolei porozwijać, bo tym bardziej, że podobne spostrzeżenie miałem w momencie, w którym już rozmawialiśmy o tym nawet przed rozmową, kiedy wziąłem udział w takim właśnie biznesowym, poważnym już mentoringu. Tak wtedy do tego podchodziłem, bo wydałem kilkadziesiąt tak naprawdę tysięcy złotych na to, żeby się nauczyć od kogoś, jak przede wszystkim właśnie pozyskiwać klienta, sprzedawać. I tak naprawdę nie wyszedłem stamtąd umiejąc sprzedawać, tylko wyszedłem stamtąd rozumiejąc, że nic nie będę w stanie docierać w ogóle do ludzi, jeżeli nie naprawię swojego poczucia własnej wartości w pierwszej kolejności, jeżeli nie przestanę wątpić w ogóle w swoje produkty. I to jest czy w swoje usługi, czy w swoje umiejętności. I to jest ogromny tak naprawdę właśnie mind shift, bo ja bym się jeszcze cofnął do paru lat wstecz. Ja pamiętam, że mnie na przykład to, co teraz mówisz, strasznie irytowało, nie? Jak zaczynałem. Co dokładnie? To, że najpierw jest mindset, a potem są umiejętności, nie? Jak wiesz, jak widziałem te hasła typu, że wiesz, bogatych od biednych odróżnia to, jak oni myślą, to mnie krew zalewała, bo wiesz, bo tutaj ego od razu zaczynało działać, nie? I wiesz, mówię taki wał, nie? Wiesz, oni takie rzeczy piszą i mówią w tych materiałach, żeby inni ludzie, wiesz, kupowali to i się podniecali, że tak jest, ale to przecież do niczego nie prowadzi, bo i tu wchodzą przekonania całe na biało, żeby zrobić biznes. Trzeba mieć kasę na start, trzeba mieć znajomości, trzeba się od kogoś, wiesz, mieć kogoś, kto cię poprowadzi, czy mieć mentora i tak dalej, nie? Czyli co tak naprawdę jest ważne według przekonań. I wiem, że jest też wiele takich osób, które też podobnie jak ja myślą, szczególnie u mnie, wiesz, na kanale, i moim zdaniem właśnie najcenniejsze jest tutaj takie podzielenie się własnym doświadczeniem, nie? Bo sam taki szlagier, że tak jest, to rozumieją tylko ludzie, którzy już to przeszli, a osoba, która jeszcze nie dotknęła tego, nie poczuła,
to tak naprawdę nie widzi w tym niczego użytecznego, czy wręcz tak jak w przypadku mojego usposobienia, to potrafi wręcz irytować, nie? Także zastanawiam się, jak to wyglądało w praktyce u Ciebie, na przykład wiesz, z jakimi przekonaniami, czy z jakimi rzeczami w swoim mindsetzie musiałeś się porać, jak to odkryłaś i w którym miejscu w ogóle doszło do tego shiftu, że też poczułaś, że tak jest, nie? Że to nie chodzi wcale o to, kto ma lepsze narzędzie i mocniej nim będzie uderzać w ścianę, nie? Kto ma większy młotek i silniej będzie bił, to ten więcej na przykład obrotu zrobi w firmie i będzie się w stanie lepiej rozwinąć, tylko że raczej ważniejsza... ciężka droga. Tak, właśnie, nie? Ona jest ciężka, tylko że raczej ważniejsze jest to, w jaki sposób mamy poustawiane przekonania, poczucia własnej wartości i tak dalej. Jak to wyglądało u Ciebie, to nie wiem, biznesowe przebudzenie? Tak, no bardzo dobrze to ująłeś, bo faktycznie u mnie było takich kilka ważnych momentów. Jakby pierwszy ważny moment to było postrzeganie pieniędzy, ponieważ ja w momencie, kiedy jeszcze wiesz, pracowałam w korporacji, to byłam taką osobą, która nieważne, że pracowałam dla kogoś, czy potem dla siebie, tak samo się angażowałam, tak? Bo zawsze miałam bardzo mocne poczucie odpowiedzialności i wkładałam bardzo dużo wysiłku i wyszłam też z takiego... schemat, który miałam jeszcze z domu, to był schemat ciężkiej pracy, więc bardzo często słyszałam, pieniądze nie rosną na drzewie. Żeby coś w życiu umieć, trzeba się mocno napracować. I trzeci schemat, który gdzieś, bo jest wiesz, ileś tam tych obszarów, które wpływa na te nasze przekonania, które się budują. Ja też wierzę, że to nie są tylko przekonania z naszego obecnego życia, tylko z przeszłych żyć również. Tak zwane wasany. Tak. Ja też takie określenie spotkałam, że to jest właśnie takie, wiesz, wyryte w matrycy naszej duszy, bo dusza sobie wędruje i ja wierzę w wędrówkę duszy po prostu w różnych ciała. Więc faktycznie wiem, że to jest wiesz, często nie tylko z tego naszego obecnego życia, ale z przeszłości. Po prostu jesteśmy w tym cyklu, w tym procesie, aż go nie przerwiemy. Tak. I faktycznie jest tak, że u mnie ten schemat ciężkiej pracy, wiem, że to nie było tylko to życie, bo jestem tego już dzisiaj świadoma. Tego, że pieniądze właśnie się na nie ciężko trzeba zarabiać. Ja przez bardzo wiele lat pracowałam ciężko. Pracowałam ciężko pracując w korporacjach, pracowałam ciężko potem w momencie, kiedy rozpoczęłam swoją pierwszą firmę i też miałam postrzeganie jakby pieniądze, tak jak dzisiaj na przykład patrzę na pieniądz i jakimi kwotami gdzieś tam obracamy, no to uśmiecham się patrząc na perspektywę, którą miałam jeszcze 10 lat temu, tak, że to co kiedyś mi się wydawało już dużo, to dzisiaj mi się wydaje bardzo malutko, ale to był proces, tak, potrzebowałam to przejść. I taka pierwsza rzecz, która była dla mnie dużym aha momentem i to było w momencie, kiedy pierwsza firma, którą budowałam, dała mi mocną lekcję, ponieważ zostawiła te 2 lata doświadczenia, zostawiło nas w długach, które potrzebowaliśmy spłacić, bo totalnie ta firma nie poszła. Natomiast dla mnie ten przełom tego przejścia z 2 lat takiej walki o to, żeby ta firma przetrwała do momentu, w którym byliśmy w punkcie zero, a w punkcie duży minus. To był moment, w którym ja zrozumiałam, że jestem w stanie sobie poradzić w różnych okolicznościach i przestałam się bać. Więc przestałam się bać i mówię, kiedyś mi się wydawało, czy miałam przekonanie, że bez pieniędzy człowiek nie jest w stanie funkcjonować. Że pieniądze to jest jakby taki, wiesz, mechanizm, bez którego nagle ci się wszystko wali. A zobaczyłam, okej. Jest źle, nie mamy ich, nie widzieliśmy nawet za 3 tygodnie, za co zapłacimy własne rachunki, wiesz, nie mówiąc o pensjach. A okazało się, że de facto sobie poradziliśmy w tej sytuacji. Mówię liczby mnogie, bo mówię też o moich wspólnikach i bardzo dużym wsparciu mojego męża i szwagra, z którym że Marka Werka też dobrze znasz, więc ta trójca i coś ciekawe, bo oni mieli zupełnie inne doświadczenia życiowe niż ja. Ja miałam doświadczenie z rodzicami, wiesz, nauczycielami, tatowcami, oni z mamą przedsiębiorcą, więc dla nich było normalne, że coś idzie, nie idzie. Dla nich to jakby ich sposób myślenia dla mnie był takim aha momentem i ja zaczęłam po prostu sama zaczęłam inaczej myśleć. I w tym wsparciu tych, wiesz, tej naszej trójki rozpoczął się proces generowania pomysłów, z pomysłów do takiej bardzo mocnej egzekucji, w której jestem bardzo dobra. I po prostu ja po tamtym momencie, po tym doświadczeniu w swoim życiu wiem, że nie ma sytuacji, w której bym sobie nie poradziła. Po prostu wierzę w to i jakby to doświadczenie zmieniło mój paradygmat myślenia na temat tego, że pieniądze się można wytworzyć tak i to jest tylko kwestia po prostu widzenia tego, co najczęściej nie widzisz, bo masz po prostu te synapsy nastawione tylko na jeden cykl, w którym funkcjonowałeś bardzo długo. Więc to była jedna rzecz. A druga rzecz to i w tamtym momencie jeszcze nie pokonałam swojego drugiego schematu. Schematu związanym z tym, że pieniądze się ciężko zarabia. Bo pomimo tego, że kolejne firmy budowaliśmy już z sukcesem, z dużymi wynikami, bo pierwsza firma, którą wówczas zbudowaliśmy od tamtego momentu zanurkowania w głębiny finansowe, to była sytuacja, w której ja nadal ciężko pracowałam kolejne firmy budując, już zaczęły się faktycznie sukcesy, ale one były okupione
ciężką pracą, taką czasami nawet wiesz, po kilkanaście godzin dziennie, mało ilości snu, jeżdżenie po całej Polsce po prostu po spotkaniach, coś wychodzi, coś nie wychodzi, ale do góry to szło. Aż w pewnym momencie powiedziałam, kurde, ja nie chcę w ten sposób funkcjonować i kilka razy w różnych ćwiczeniach, różnych doświadczeniach mi wychodził mi ten schemat ciężkiej pracy. I tak naprawdę dopiero kiedy zmieniłam sobie przekonanie na temat, wiesz, że naprawdę uwierzyłam w to, że nie muszę ciężko pracować i zaczęłam wpuszczać do mojego podświadomego umysłu inny obraz doświadczenia, inny schemat myślowy, że można mieć i czas, i pieniądze, bo kiedyś nie uważałam, że można mieć i czas, i pieniądze. I często to się słyszy, o, wiesz, żeby mieć coś w życiu, trzeba ciężko pracować. To było, wiesz, jest mantra powtarzana nawet bardzo często w książkach rozwojowych, nie? Że potrzebujesz ciężko pracować, żeby coś mieć. Sztuką jest pracowanie mądrze. I faktycznie to była taka druga duża lekcja. I ja mogę powiedzieć śmiało, że dzisiaj to jest ostatnie kilka lat, kiedy ja w ten sposób funkcjonuję. Kiedy przeszłam, bo zobacz, po ilu latach, nie? I rozwijanie się, dotykanie różnych rzeczy, a nadal miałam ten schemat ciężkiej pracy, bardzo mocno gdzieś wbudowany. No a jeszcze wcześniej lata, bo było ileś tych takich, wiesz, punktów przełomowych, to było pracowanie na poziomie pewności siebie, którą też potrzebowałam zdobyć, ale i zbudować, ale to było jeszcze w czasach, kiedy nie pracowałam na swoim, tylko pracowałam dla kogoś. To też wówczas odrabiałam tą lekcję takiej pewności siebie. Można powiedzieć, że wiesz, z tych perspektyw takich pracy nad sobą, to po pierwsze jakby uwierzenie w to, że faktycznie pieniądze można zarabiać i to duże, nie ciężko, ale łatwo, jeżeli ja w to uwierzę i uwierzyłam w to. Druga rzecz to jest to, że pieniądze nie równa się bezpieczeństwo, mimo że ten paradygmat dla wielu funkcjonuje. Pieniądze to jest coś, co płynie i można to tworzyć. W każdym razie to była kolejna lekcja, którą potrzebowałam odrobić. I to były takie podstawowe, najważniejsze lekcje, które mi pomogły bardzo mocno w budowaniu biznesu, tak? Patrząc na zmianę moich przekonań. Bo to powiedzenie pieniądze nie rosną na drzewie, to już długo ze mną po prostu szło w życiu. Dzisiaj uważam, że one mogą, oczywiście w cudzysłowie, mogą rosnąć, jeżeli dobrze się drzewo zasadzi. Pewnie. Jeszcze zależy, jakie drzewo. Tak, to prawda. I właśnie te przekonania to jest tutaj mega ciekawy temat, bo to jest znowu kolejna rzecz, która lata temu mnie po prostu też znowu wyprowadzała z równowagi, nie? Wiesz, no, zmień przekonania, ale co to znaczy zmień przekonania? I tak naprawdę to, co pomogło mi w ogóle pracować z przekonaniami, to było zrozumienie, co to jest przekonanie, nie? Bo jak się nie ma odpowiedniej perspektywy, to wydaje się, że przekonanie to jest po prostu jakieś zdanie, które jest i ono jakby mocy samo w sobie nie ma, albo wydaje się, że to jest prawda i że to wcale nie jest przekonanie, nie? Czyli, że moja wizja jest prawdziwa, to nie jest przekonanie, że tak jest, tylko tak jest, nie? I że właśnie spojrzeć na przekonanie od tej strony, że to jest po prostu jakby obraz modelu rzeczywistości, który mamy stworzony w głowie, nie? Czyli nasz umysł tworzy sobie definicję tego, co nas otacza. I to jest w ogóle świetne ćwiczenie, które mega otwiera oczy, bo inaczej, ludzie potrafią medytować po wiele, wiele lat i nie widzą tego, co powinni tutaj zobaczyć właśnie w medytacji, więc ja często ludziom polecam, żeby spróbowali sobie medytować swoje własne życie, a niekoniecznie siedzieć, wiesz, na poduszce z kadzidełkami w odizolowanym środowisku, bo to nie ma w tym nic złego, ale tak naprawdę dużo trudniej jest nauczyć się medytować w spokojnym otoczeniu niż w niespokojnym. Bo zobacz, jak sobie wyjdziesz na spacer, nie? Lub nawet w czasie pracy, przeniesiesz się na taką perspektywę obserwowania, co się właściwie dzieje. Czyli to, co robi medytacja, nie? Jesteśmy uważni po prostu, stajemy sobie z boku, to zauważymy, że dzieje się mega ciekawa rzecz, czyli to, że ja sobie nazywam cały czas rzeczywistość, w której jestem. Ja sobie tłumaczę cały czas, nie? Nadaję koncepcję wszystkiemu, co robię. Czyli wiesz, tłumaczę sobie, to jest kubek, to jest kawa, co to jest kawa, kawa robi mi to i to, jaki jest kontekst w ogóle, wiesz, picia kawy i tak dalej. Wiesz, mijając ludzi, nazywasz ich sobie, ten mi się podoba, ten mi się nie podoba, ten jest jakiś dziwny, tego ubrania są fajne, ten ma niemodną fryzurę. Ja cały czas nazywam sobie rzeczywistość, cały czas sobie tłumaczę, co widzę słowami. I teraz, kiedy zaczynam to zauważać, to można właśnie zobaczyć, że te wszystkie moje oceny, które padają pod kątem wszystkich rzeczy, ludzi, przedmiotów, ale też okazji i możliwości, to jest obraz po prostu moich wewnętrznych przekonań, model świata, w którym żyję. Mój zupełnie subiektywny model świata, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nie? Bo ja idąc po ulicy mogę inaczej ocenić ludzi niż ty idąc po ulicy. Tak, nie? Bo masz zupełnie inne doświadczenie tak, wcześniejsze i zupełnie inną perspektywę. No właśnie, jakby jak mówisz już o tworzeniu właśnie takich modeli rzeczywistości, bo jest ich nieskończona, nie ma jakby liczby, ile ich jest, tak? Jakby każdy z nas jest w stanie stworzyć, różnie się o tym mówi, z pola kwantowego, czy ja wierzę, że to jest kwestia wyboru doświadczenia, które chcemy wybrać i świadomie po prostu zacząć się przeżywać. Ciekawa jestem, wiesz,
też jak ty podchodzisz do, bo tak jak mówisz, jest wiele taktyk, jest wiele schematów, w jaki sposób pracować na poziomie przekonań. Równocześnie niektórzy wykonują całą masę ćwiczeń i dalej nie mają efektu. I dalej jakby wiesz, tego przekonania nie zmieniają. Czasami oddają to w ręce po prostu zewnętrzne, zamiast użyć mechanizmu i poczuć kontrolę nad tym, jak nad tym przekonaniem pracować. Co jakby z twojego doświadczenia jest taką najmocniejszą taktyką, którą ty stosujesz i która tobie pomogła? Bo wiem, że ty wiesz, masz takie doświadczenie w świecie sportu, zanim przyszedłeś do biznesu, zanim zacząłeś to stosować w biznesie. Ty byś mógł się podzielić właśnie tą swoją historią, co to było u ciebie, bo to był bardzo szybki, że tak powiem, switch, bardzo szybkie takie przekliknięcie tego, jak zmiana przekonania wpłynęła po prostu na wynik, którego chciałeś. Jak potem to zaaplikowałeś w życiu biznesowym, żeby pomóc również innym ludziom? Wiesz co, ja mam bardzo analityczny umysł, nie? Ale taki szalenie. Ja jestem generalnie, wiesz, ja mam przeprowadzoną analizę w każdej sekundzie wszystkiego, co się dzieje. Nie? I wiesz, i na parę, że tak powiem, wiesz, nie wiem, okresów czasu do przodu są od razu możliwości, nie? Widzę, nie? W ten sposób patrzę na świat, że widzę cały czas konsekwencje. I teraz w przypadku tego typu konstrukcji umysłu te tematy związane właśnie, wiesz, z czuciem, z emocjami, z podświadomością są zajebiście trudne, brzydko mówiąc, nie? Dużo umysłu logicznego, prawda? Tak, tak, właśnie ten umysł tutaj przeszkadza, bo tak naprawdę, znaczy inaczej, nie przeszkadza. Ten umysł to jest broń obosieczna, nie? I właśnie jest taki typ ludzi, którzy mają tego typu umysły i oni są w stanie naprawdę niesamowite rzeczy zrobić, takie, które wymagają umysłu, ale jednocześnie potrafią mega siebie przeanalizować w negatywny sposób na przykład, nie? Czyli wiesz, jak siebie wezmę pod analizę, to ja znajdę, wiesz, 1000 rzeczy, które we mnie nie grają, nie? Więc jakby ja z tego startowałem. I właśnie dlatego też nie byłem w stanie po prostu podążyć za różnego rodzaju, wiesz, takimi one-linerami, typu, wiesz, właśnie zmiana mindsetu jest najważniejsza, nie? Mój umysł od razu robił, ok, co to jest mindset, co to jest tak naprawdę zmiana, w jaki sposób to się niby ma przełożyć. I tutaj cały ten mechanizm moich przekonań punktował krok po kroku wszystkie, wiesz, metody i całą tą wiedzę, z której dzisiaj tak naprawdę korzystam i wprowadzał to po prostu do poziomu, że nie, to jest bzdura, tak nie może być. I właśnie tym shiftem, wiesz, było wytłumaczenie sobie, jak to na poziomie właśnie analitycznym może jednak działać, nie? Bo tego nigdy nikt nie był w stanie wytłumaczyć. Bo ja zadawałem pytanie i w którymś momencie dochodziło po prostu, wiesz, do odpowiedzi w stylu, że wiesz, jak się będziesz upierał, to nic nie zmienisz. No to dla mnie nie jest żadna odpowiedź. No tak, bo twój mózg automatycznie to odrzucał i stwierdzał, no dobra, to nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. No właśnie, nie? Więc jak się kończy argument, to się okazuje wtedy, że właśnie, że już autorytet pada, nie? Tak. I dla mnie największym shiftem było właśnie zrozumienie tego na poziomie świadomym, logicznym i analitycznym. To co zrozumiałeś? Co to było? Na przykład przekonania, nie? Co to technicznie jest? Dla mnie takim największym shiftem było to, że zrozumiałem, że przekonanie to jest po prostu coś, co umysł musi potwierdzać. To nie jest kwestia tego, wiesz, czy, że mi się chce, czy nie chce w coś wierzyć, tylko chodzi o to, że mechanizm tu polega na tym, że mój umysł steruje tak moją percepcją, żeby odnaleźć potwierdzenie, że moje przekonania są prawdziwe i dlatego wydaje mi się, że mam rację. Bo jak mi ktoś mówił, że nie mam racji, czy że tylko mi się wydaje, czy że żyję, wiesz, w iluzji, to dla mnie to było, wiesz, nie? O czym rozmawiamy, no. A powiedz mi, bo właśnie tak, jakby kwestia tego, że jakby przemówiłeś do swojego umysłu logicznego, tak? Miałeś jakby fakty, co, jak faktycznie funkcjonuje, że chodzi o naszą głowę, no bo wiadomo to, co obydwoje jakby wiemy, no to wiadomo, że umysł logiczny lubi być w swojej strefie komfortu, lubi zachowywać to bezpieczeństwo, więc jak coś mu nie pasowało, to automatycznie, że tak powiem, to wypychał. To jakbyś miał to złożyć, na przykład na takim przykładzie pokazać, nie? Złożyć po prostu do takich kroków, jak przeramowałeś na przykład swoje przekonania, które pomogły ci pomimo braku na poziomie logicznym turbo długiego przygotowywania się do takiego treningu. Oczywiście to się przygotowałeś, ale jakby powiedzmy w bardzo szybkim tempie coś się zmieniło, bo uwierzyłeś, że coś możesz, tak? Jakby przekonanie zmieniłeś u siebie. Jak to dokładnie wyglądało? Tak jakbyś miał takim, wiesz, turbologicznym albo turboprostym, może nie logicznym, bo obydwoje jesteśmy logiczni, ale turbo takim, wiesz, prostym językiem powiedzieć do osób, które jeszcze tego nie rozumieją. Tak, kruszenie umysłu trwa długi czas, a jak już pierwsze pęknięcie powstanie na tamie, to zaczyna to iść, nie? I ja uważam, że trzeba po prostu użyć umysłu do tego, żeby sam siebie jakby poddał, nie? Czyli zamiast angażować cały tą siłę umysłu w to, żeby utwierdzać się w tym, w co wierzę, to użyć całej tej siły do tego, żeby podważyć to, w co wierzę,
nie? Na temat rzeczy, które mnie po prostu ograniczają. I do tego, mówię, najważniejsze dla mnie było techniczne zrozumienie tych schematów. Nie? Mówisz, powiedzieliśmy sobie, że umysł szuka potwierdzenia dla tych przekonań, ale dlaczego szuka? Bo to dla mnie już było niewystarczające. Nie? Szuka ich dlatego, bo jeżeli okazuje się, że to, w co wierzysz, jest prawdziwe, to ty wiesz, czego się spodziewać. A jak wiesz, czego się spodziewać, to jesteś przecież bezpieczna. Nie? Tak. A dlaczego chcesz być bezpieczna? I tu dochodzimy do sedna. Umysł nie służy do tego, żeby być szczęśliwym, żeby się realizować, tylko to jest narzędzie, które zostało zaprojektowane czy wytworzone w ramach ewolucji, w cokolwiek wierzysz, do tego, żeby utrzymać nas przy życiu. I tutaj był właśnie ten taki moment, wow, no to ja teraz już rozumiem, nie? Wiesz, czemu ja się tego tak kurczowo trzymam i czemu próbuję być, wiesz, czemu próbuję sobie udowodnić, że mam rację, że się nie da. Bo wtedy nie narażam się na nic nowego i to jest ewolucyjne i to w ogóle nie ma związku z tym, kim jestem, ani jaka jest moja wartość. I tutaj też ego odpuszcza w tym momencie, nie? Bo wiesz, ego się kłóci, nie da się, bo przecież gdyby się okazało, że się da, to jestem za głupi, za cienki, tak, za mało, nie wiem, męski, nie? Faceci też tego typu mają jeszcze jazdy na bani do tego wszystkiego. Natomiast jak sobie zdajesz sprawę z tego, że to jest tylko system, to jest tylko maszyna, która żyje w twoim ciele i która dba o twoje przeżycie, to wiesz, nagle cię to nie boli, no bo to nie jesteś ty. To po prostu jest maszyna i on coś zaprogramowało, żeby wierzyć w te, a nie inne rzeczy, żeby sobie potwierdzać, że się nie da. Czyli to nie ja jestem za głupi, tylko doświadczyłem pewnych rzeczy, które sprawiły, że mój automat trzyma mnie akurat w tym modelu rzeczywistości i to było dla mnie uwalniające. Bo właśnie wtedy mój umysł, który, wiesz, działa w taki sposób, że jest ostry jak brzytwa, to przestał być w stanie podważać mnie. No i zacząłeś jakby mieć świadomość tego, że jesteś w stanie jakby napisać sobie nowe oprogramowanie tego, co faktycznie potrzebujesz, tak? Tak, to już była kwestia właśnie zdobycia jeszcze narzędzi, nie? Bo wiesz, część rzeczy można zrobić właśnie na poziomie świadomym, takim perspektywy patrzenia i połączenia kropek, ale część trzeba wskoczyć głębiej. I tutaj już się zaczynają wszystkie te tematy, wiesz, hipnoza, energy work, szamanizm, terapia, cokolwiek, bo to wszystko traktuje o tym samym, nie? Tak, tylko zaraz zobacz, bo ludzie bardzo często jakby ja mam, bo powiedziałeś o dwóch rzeczach, nie? Czyli że z jednej strony osoby są na początku niektórzy są bardzo mocno, że tak powiem, nastawieni na nie, jak właśnie powiedzmy mają takie, wiesz, blokady typu co to za bullshit, co to za jakieś, czy ja sama z całą masą ludzi tego typu miałam okazję się spotkać i fajnych ludzi takich, wiesz, gdzieś twardo stąpających po ziemi i dopiero coś musiało się w ich życiu wydarzyć, żeby otworzyć się, bo tam jakie tam myślenie pozytywne, no, ja uważam, że to nie chodzi o myśl pozytywnie, tylko bądź świadomy, co do siebie mówisz po prostu, tak? Natomiast i w jakiej jesteś wibracji, w jakiej jesteś emocjach po prostu przez większość dnia. Natomiast jest jakby drugi aspekt tego, że jak ktoś już faktycznie się otwiera, wiesz, dobra, to ja wiem też, że mogę pracować na poziomie swoich przekonań, to ja wiem, że jestem w stanie w jakiś sposób wpłynąć na moje życie, to czasami po prostu idzie w bardzo dużą ilość rzeczy i jakby i nic mu nie działa. Nie? Czyli jakby zaczyna, a tu coś zrobię, tam coś zrobię, tu coś zrobię i ja się czasami się nawet śmieję, że niektórzy to są tacy sami narczanki, że wiesz, są wszędzie i próbują wszystkiego, ale dalej stoją w miejscu. Dlaczego twoim zdaniem tak się dzieje? Brak treningu. Jakby się rozwinął? Wiesz co, ja właśnie obserwuję to, bo też się nad tym zastanawiałem, bo też ja byłem w takim miejscu, że długo coś próbowałem zrobić, a długo przełom nie przychodził. I tu są dwa elementy tak naprawdę, nie? Od których by trzeba było to ugryźć. Z jednej strony czasami tak jest, że masz wrażenie, że stoisz w miejscu, nie? To prawda. A tak naprawdę tak nie jest, bo jakby ja to tłumaczę na bazie takiej ścieżki, w jaką my się poruszamy w życiu. W trybie domyślnym idziemy po okręgu, nie? Tak. Czyli mamy naszą strefę komfortu ustawioną mniej więcej właśnie w okrąg i my jesteśmy w stanie w różne miejsca tylko dojść do pewnego etapu, a potem coś sprawia, że nie jesteśmy w stanie przebić się dalej, aż w końcu wracamy do punktu wyjścia, nie? Zastraczamy pełne koło i to jest właśnie definicja bezpieczeństwa w poziomu umysłu, nie? Czyli tkwienie cały czas w tym samym. Natomiast jak człowiek się zaczyna rozwijać, to on zaczyna się poruszać po spirali, nie? Czyli jest coraz bliżej prawdy, ale momentami wracasz do tego samego punktu, jeżeli chodzi, wiesz, o kąt, nie? Czyli zataczasz 360 stopni i często masz mylne wrażenie, że nic się nie zmieniło. Ale wtedy to jest pułapka umysłu, która jest po to, aby wrócić cię na okrąg ze drogi po spirali, nie? Czyli przykładowo, jeżeli twoją największą bolączką jest brak pieniędzy, to powiedzmy, że robisz okres na przykład 2 czy 3 lat intensywnej pracy nad sobą, nad przekonaniami, nad biznesem i orientujesz się, że nadal masz tyle samo na koncie.
i skupiasz się na tym, wróciłem do tego samego punktu, to jest bez sensu, ale nie zauważasz na przykład, że zdobyłaś, wiesz, 15 różnych umiejętności, że wiesz, firma w jednej osobie zrobiła się firmą 30-osobową, że masz takie doświadczenie, taką perspektywę i tak dalej, i że tak naprawdę jesteś w zupełnie innym miejscu, ale jedyne, co przypomina te dwa miejsca, to są właśnie pieniądze, nie? I tutaj wpadasz właśnie w pułapkę i w tym momencie sobie mówisz, przecież to jest do dupy. To po to 3 lata, wiesz, zapieprzałem, żeby nic z tego nie mieć? Bo skupiasz się tylko na tym, czego ci najbardziej brakowało i co cię najbardziej boli, nie? I to jest jedna rzecz, także tego czasami po prostu perspektywa jest problemem, a druga rzecz to jest właśnie brak treningu, nie? Czyli ja obserwuję często u ludzi, że też u siebie to obserwowałem, że robisz właśnie szkolenie za szkoleniem, czytasz książkę za książką, nawet jak idziesz z psem na spacer, to słuchasz podcastu, nie? Ale nic z tym dalej nie robisz. Bierzesz jakby, wiesz, z 2 godzin czytania czy słuchania czegoś jedną myśl i uznajesz, że ją sobie zapamiętasz, o, to jest mądre, nie? Tylko że ten tak naprawdę prawdziwy rozwój, ten głęboki rozwój nie polega na rozumieniu rzeczy, tylko polega na czuciu rzeczy, prawda? I ja słyszę wielokrotnie, jak ludzie, wiesz, mówią o pewnych mądrych koncepcjach, ale ja patrzę na niego i ja widzę, że on tego nie czuje, że on wcale tego nie stosuje, nie? I wszyscy też kiwają głowami, bo to jest tak, to jest prawda, to sprawia, że wiesz, że dobrze się w tym czujemy, to jest mądrość, w tym płynie prawda, ale nie ma tego czegoś głębokiego, co jest właśnie poza umysłem, nie? I znowu, dla takich osób jak ja to było zajebiście trudne do zrozumienia, nie? Wiesz, przestać to postrzegać za pomocą analitycznego umysłu, a przerzucić się na czucie, gdzie jeszcze to było, wiesz, pokojarzone z tym, że tak robią mięczaki, nie? Wiesz, w mojego okresu dorastania. No to mężczyzna, no, musi być, pewnie, o! Ja muszę być, wiesz, racjonalny i stąpać po ziemi, no tylko, że wiesz, jak byłem racjonalny, to nie byłem skuteczny, przecież mężczyzna powinien być skuteczny, no i tu miałem kociokwik, nie? Także moim zdaniem najważniejsze jest praktykowanie tego wszystkiego, czego się słucha i co się mówi, bo tak naprawdę, wiesz, możesz chwycić dwie czy trzy książki od autorów, którzy są wprawdzie, nie wiem, wiesz, możesz chwycić Hawkinsa, możesz chwycić Dispenza, możesz chwycić, czy nawet kogoś, kto jest, wiesz, twardy biznesowo, niekoniecznie duchowy, ale coś osiągnął i to ci wystarczy. Tylko potem jest kwestia praktykowania. Ale znowu, praktykowanie nie polega na tym, żeby klepać cały czas te same akcje, tylko to bardziej polega na tym, żeby zwiększać świadomość. Tak. Nie? Świadomość tego, co się dzieje wokół ciebie, jakie działania podejmujesz, jak to wszystko funkcjonuje, świadomość tego, co czujesz, jakie są twoje właśnie przekonania, lęki, schematy, o co tu w tym wszystkim chodzi i umiejętność właśnie patrzenia pod zupełnie innym kątem. Nie? To tutaj, jeżeli mogę wejść z jedną rzeczą, żeby jakby pokazać jakby przykład, na który u mnie był, bo pomimo tego, że wiesz, ja byłam wiele, już 12 lat w temacie rozwoju siedziałam, w jaki sposób nad sobą pracowałam, to dopiero myślę, że patrząc na dzień dzisiejszy w 3/4 tej drogi, zrozumiałam, że mój umysł i moje podświadome myślenie jest w braku, nie w obfitości, nie? Czyli, a wydawało mi się, że nie wiem, no, kurde, ja zawsze, wiesz, patrzę oportunistycznie, zawsze do przodu, wiesz, wydawało mi się. Dopiero w momencie, kiedy zaczęłam bardzo mocno zapisywać, wiesz, co ja myślę, jak reaguję na różne sytuacje, bardzo ja też jestem bardzo jakby analityczna i jak powiedziałeś, że ty widzisz rzeczy w przód, to ja po prostu, ja widzę wszystko w procesach w przód po prostu, nie? Wszystko dla mnie jest procesem, wszystko ma swoją jakby taką logiczną konsekwencję i zapobiegam, wszystkie warianty po prostu też widzę, nie? W jaki sposób coś się może po prostu wydarzyć i potoczyć, co jest fajne przy planowaniu biznesowym. Natomiast faktycznie jakby patrząc na to, jak zaczęłam sobie analizować jakby to, co ja w tej swojej głowie faktycznie mam, nie co mi się wydaje, że ja mam. I po prostu zaczęłam zapisywać. To było akurat jedno z takich ćwiczeń, które robiłam z programu, który 40 lat ma po prostu, ale takie bardzo proste ćwiczenia, wiesz, schodzące do sedna. I zaczęłam sobie zapisywać, co ja myślę, jak ja reaguję na sytuacje różne, jakby jakie są impulsy, które się po prostu pojawiają. I mówię, Boże, większość narracji, którą do siebie mówię, to jest tu za mało, tu wiesz, tu nie tak. I mówię, i to, tym się karmię. I tym cały czas, że tak powiem, ja żyję. Więc pierwszy taki aha moment był dla mnie, kurde, ja skupiam swój umysł na braku, a nie na, nawet jak weźmy sobie przykład, nie? Czy robisz kampanię, masz ileś klientów, to skupiasz się na tych, którzy przyszli, czy tego, co nie zrealizowałeś w celu, nie? I u mnie było, hej, brakuje do celu. I tutaj było skupienie, tak? Jako taki jeden z przykładów. I to był dla mnie taki bardzo świadomy moment, kiedy zauważyłam, to jest mój schemat. Ja ten schemat potrzebuję zmienić. Kiedy zaczęłam zmieniać ten schemat, rzeczy zaczęły się dziać, bo go wychwyciłam. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, którą zaadresowałeś, kwestia
praktykowania i ćwiczenia. To u mnie taką jedną z rzeczy, które być może już słyszeliście, tak jak interesujecie się tymi tematami, to było ćwiczenie, do którego wracałam wiele razy w swoim życiu i wiele razy je przerywałam. Teraz traktuję je jak mycie zębów codziennie rano. To jest ćwiczenie związane z tym, za co jestem wdzięczna i za co się doceniam na koniec dnia. Takie dwa ćwiczenia, za co jestem wdzięczna w życiu, z różnych obszarów, nie wiem, swoich własnych skilli, kompetencji, czy tego, co w życiu mi się dzieje, co tworzę, tak? A z drugiej strony na koniec dnia, wiesz, za co się kocham, nie? Czyli za co, co mogę, za co się mogę sama poklepać po ramieniu i powiedzieć great job po prostu, nie? I te dwa mechanizmy to były mechanizmy, które przez jakiś czas robiłam i potem odpuszczałam. Mówię, kurczę, jak nie robię, znowu je robiłam? I znowu odpuszczałam. I naprawdę zajęło mi to, wiesz, ileś razy, trylion razy usłyszenie o tym, żeby zacząć to robić. Dopóki nie poczułaś, nie? O tak. Co w tym chodzi. No, dokładnie. Dopóki faktycznie ja nie zaczęłam tego czuć, bo tak jak mówisz, coś, co właśnie rzuciło się ten nazwisko dispensy, którego miałam okazję doświadczać, wiesz, na nie tylko, jeżeli chodzi o jego materiały, jego medytację, to dwa razy na retreatach byliśmy razem z mężem jego. I takim dużym aha momentem dla mnie we własnym rozwoju było, że naszym pierwszym mózgiem jest naprawdę serce, a nie nasz umysł. I wszystko wychodzi stąd, tak? I wszystko to są nasze emocje, jakby umiejętność pracy z emocjami nałożonymi na to wszystko jest kluczowa w wielu tych mechanizmach, z którymi ty pracujesz na co dzień z osobami. Więc pytanie, jakie... Jak człowiek jest świadomy, nie? Tego, że serce jest pierwszym mózgiem. Tak. A to wbrew pozorom wielu ludzi, którzy dotyka tematu rozwoju, nie jest tego świadomy. Nie wiem, czy to ty tego doświadczasz pracując z ludźmi. Ty wiesz, ja sam długo tego nie czułem, bo ty wiesz, te wszystkie tematy, o których mówisz, to jest wszystko to, co sprawiało, że miałem byka na twarzy od razu, nie? Wiesz, praktykuj wdzięczność. Jak ja to, wiesz, próbowałem na poziomie świadomym ogarnąć, to było, ale za co mam być wdzięczny? Przecież nie mam tego, co chcę. Poza tym, komu mam być wdzięczny? Przecież sam się to robię, nie? Wiesz. No tak. tego typu rzeczy, nie? Natomiast po latach na przykład zacząłem być wdzięczny temu, że wiesz, że ojciec mi dociskał śrubę, nie? Wiesz, nie dlatego, że... Wiesz, mój ojciec chciał we mnie zrobić, wiesz, twardego gościa, który sobie poradzi w życiu, nie? Jakby, wiesz, robił tak, jak umiał najlepiej, tak? To zwykle rodzice robią. Tylko jak ja to mówię, ojcowie czasami zapominają, że 7-letni chłopiec tu nie jest Clint Eastwood, nie? I czasami dociskanie go i ciśnięcie po nim nie do końca go zmotywuje, bo jeszcze, wiesz, jeszcze nie ten poziom testosteronu może jest w tym małym chłopcu, żeby poczuł, że to jest wyzwanie i to jest fajne, tylko raczej się czuje niedostatecznie dobry, nie? Że nie spełnia oczekiwań taty, no więc uczy się na całe życie, że sobie nic, że sobie nie poradzi, nie? Jak u Ciebie się to objawiło właśnie w Twoich doświadczeniach? Jakby co, jak to Ci potem rezonowało w życiu, zanim to zmieniłeś? Chciałem być chuliganem, nie? Jak dorastałem, nie? Wewnątrz byłem pipą, więc... Zacząłem chodzić na siłownię, zacząłem stać na bramce, chciałem się, wiesz, sprawdzać z innymi chłopakami, chciałem jak najwięcej, wiesz, dziewczyn zabrać do siebie po imprezie do domu, tego typu, wiesz, zachowania, nie? I w którym momencie to zauważyłeś? Nie wiem, czy był jakiś taki przełom. Myślę, że bardzo przełomowy był taki pierwszy, poważniejszy związek mój, gdzie po prostu okazało się, że wcale nie jestem takim kozakiem, nie? Wiesz, jak się pojawiły emocje i uczucia takie, wiesz, wyższe, to się okazało, że zacząłem czuć się taki mały, nie? Wobec tamtej dziewczyny, nie? I zacząłem się właśnie, wiesz, zastanawiać, co tu się dzieje, czemu, nie? Że wiesz, że jestem po prostu obnażony, jestem bezbronny. I zacząłeś wtedy to zmieniać. Jeszcze to nie nazwałem tego zmianą, tylko zacząłem wtedy tego szukać. Ja miałem wtedy 20 chyba 2 albo 3 lata i to był taki pierwszy kol, że błądzę, nie? W życiu. No właśnie, bo teraz jakby, wiesz, nadal wyglądasz jak mężczyzna na zewnątrz, taki, wiesz, twardziel, jesteś twardzielem, że tak powiem, wiesz, z punktu widzenia fizycznego, ale masz taką bardzo ciepłą jakby tą duszę, ty jesteś jakby taką osobą, która jest, wiesz, twardo idziesz do przodu, natomiast jakby otwarcie rozmawiasz o emocjach. No, wiesz, bo ja po prostu wierzę, że trzeba być twardzielem, który kocha siebie i wszechświat i jednocześnie ma kontakt ze swoimi emocjami, bo to nie stoi w sprzeczności. To jest, wiesz, pozorna sprzeczność, której właśnie tacy goście jak ja w tamtym wieku zupełnie nie rozumieją, nie? Bo wiesz, emocje się kojarzą ze słabością, tak. Ale kojarzą ci się tylko ze słabością dlatego, bo jesteś tak naprawdę słaby w środku, nie? Jesteś kruchy, ale na poziomie ego i to boli, więc lepiej unikać emocji. Nie wiesz, o co chodzi. To tak. Są tego typu schematy, bo jest łatwiej się wydaje, które znowu trzeba poczuć, że się je ma, a nie posłuchać jakiegoś mądrali, który o tym gada, bo wiesz, jak ja z tej perspektywy takiego, wiesz, buntownika, pseudo, wiesz, twardziela,
patrzyłem na takiego, wiesz, popatrzyłbym wtedy na przykład na takiego dispensę, nie? Który wygląda, wiesz, na herlawego, wiesz, gościa, który poczytał książki, to ja mówię, co ty o życiu wiesz, nie? Żeś tu na blokowisku kiedyś był, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Tak, tak. Mimo, że nawet u mnie to była poza, bo żaden we mnie, wiesz, chłopak z miasta czy w blokowiska, nie? Tylko chciałem przez jakiś czas pozować na takiego, nie? I się dobrze w tym czułem. Także, wiesz, tak to wygląda. I to są wszystko rzeczy właśnie na czucie. No właśnie, bo jedno to jest ta relacja partnerska, którą miałeś i zacząłeś zauważać po prostu, że hej, to nie do końca to, co mi się wydawało. Jak w kolejnych etapach Twojego życia to się pojawiało? Jak zacząłeś jakby, tak jakbyś trochę mógł opowiedzieć o tym procesie, bo z jednej strony mówisz, że to, co się wydarzyło u Ciebie w dzieciństwie, w jaki sposób byłeś po prostu, wiesz, budowany, to domyślam się, że to nie tylko i wyłącznie w obszarach gdzieś tam takiego. I w tym momencie cięcie. Jeżeli zainteresowała Cię ta rozmowa i chcesz usłyszeć jej drugą część, to druga część znajduje się na kanale Basi. Link znajdziesz w opisie do tego konkretnego filmu, więc wskakuj tam. A zanim wskoczysz, zostaw komentarz, co najbardziej zainteresowało Cię w tej części, co jest dla Ciebie najbardziej rozwijające, co jest dla Ciebie najbardziej zaskakujące, co bierzesz stąd dla siebie. A jeżeli czujesz, podziel się swoją historią, jak to u Ciebie wyglądało. A potem do drugiej części i widzimy się tam. Link znajduje się w opisie tego filmu i prawdopodobnie wyświetli się też gdzieś tu z prawej, z lewej, z góry, z dołu. Albo będzie pod filmem i musisz obkręcić monitor. Do zobaczenia.